Na dniach rozpocznie się remont wiaduktu kolejowego w Goduszynie. W najbliższych dniach, jeżeli już nie został zamknięty, będzie zamknięty most, czy wiadukt nad linią kolejową. Spodziewamy się no, sześciu miesięcy prac, chociaż po zdjęciu elementów nośnych tego mostu, tam no, mogą, zakres robót może ulec jeszcze zmianie. Modernizacja wiaduktu kolejowego wymusiła na władzach miasta realizację jeszcze jednego zadania. Budowy zastępczej drogi dla nieczynnej na czas remontu trasy w Goduszynie. Jak się dowiedzieliśmy, objazd jest już do dyspozycji kierowców. Wyasfaltowany został odcinek drogi od mostu. Dzisiaj, jadąc na most, skręcaliśmy tak bardzo ostro w lewą stronę. Teraz będzie można pojechać prosto i wśród pól bardzo ładnym, na bardzo ładnym terenie dojechać do trasy z w nieco innym miejscu niż, niż poprzednio, ale droga ta jest wyasfaltowana, zrobiona idealnie, no to tym samym otwiera zupełnie nowe możliwości dla właścicieli nieruchomości, którzy tam są, ale i władz miasta, które w tym obszarze również posiadają działki budowlane.